Każdy człowiek ma jakieś korzenie. I nie chodzi mi tu o genealogię. Bo każdy z nas ma korzenie, czyli taki newralgiczny system, który dostarcza mu niezbędnego do życia pokarmu. A więc miłości, bezpieczeństwa, nadziei, szczęścia, poczucia sensu. Wszystkich tych rzeczy, bez których człowiek nie potrafi żyć i nie potrafi się rozwijać. Bez których po prostu karłowacieje. Wierzący to ten, kto swoje korzenie zapuścił w Chrystusie i z Niego czerpie soki do życia. Innymi słowy, w Nim znajduje swoje życie. Natomiast ten, kto swoich korzeni nie zapuszcza w Bogu, jest jak krzak na stepie, który opisuje prorok Jeremiasz. Taki krzak zamieszkuje miejsca wyschłe, ziemię słonu i niezaludnioną. Taki krzak jest właśnie nagi, bezlistny, a więc wrażliwy na wszystko, co przychodzi z zewnątrz, na każdą przeciwność, każdy ból, każde cierpienie. Taki człowiek nie widzi też, kiedy przychodzi coś dobrego. Nic go nie nasyca, nie potrafi się cieszyć i doświadcza samotności i braku sensu. Główny korzeń naszej wiary to chrzest. Jest to ta pierwotna więź łącząca nas z Chrystusem. Chrzest jak gdyby zasadza nas w Chrystusie, by nasze korzenie były w Nim i abyśmy na Nim mogli dalej budować, ukorzeniać się. Cała nasza wiara wypływa z korzenia, jakim jest Chrzest. Wiara jest niczym innym jak realizacją właśnie chrztu, chrztu, który otrzymaliśmy. Apostol przestrzega nas. Baczcie, abyście nie, nie zapuszczali swych korzeni w fałszywych filozofiach żebyście nie poddawali swojego życia ludzkim pomysłom na szczęście bo to jest niewola czasem trzeba samego siebie naprawdę wyrwać z korzeniami i przesadzić w nowe miejsce i to okropnie boli ale warto bo tylko w Bogu jest prawdziwe życie Nauczyciel i mistrz modlitwy, benedyktyn John Chapman, w liście do kobiety zamężnej, w książce pod tytułem Listy o modlitwie, napisze tak Módl się tak, jak możesz i nie próbuj modlić się tak, jak nie możesz. Tekst dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do przyjrzenia się, czym dla Jezusa była modlitwa. Łukasz w sposób szczególny interesuje się modlitwą Jezusa, i wielokrotnie w swojej Ewangelii o niej wspomina. Dziś opisuje ją słowami, które przeciwstawiają się sobie wzajemnie, a zarazem dopełniają się. Mówi o dniu i nocy, o górze i dolinie. Jezus idzie modlić się nocą na górę, a potem z nastaniem dnia. Wraca na równinę, by głosić Królestwo Boże, by leczyć chorych, by wypędzać złe duchy. W końcu, po modlitwie, jak zanotował Łukasz, Jezus wybiera wyjątkową dwunastkę ludzi trzon i przyszłość swojego kościoła. Noc oznacza samotność, ciszę, a także coś dzikiego, nieznanego i niebezpie niebezpiecznego. Wejście na górę to wysiłek, to walka, a jednocześnie coraz większa bliskość nieba. Sam Mojżesz wchodzi na górę Synaj, aby porozmawiać z Bogiem, a potem schodził, by mówić do ludu. Dzień to działanie, to zgiełk, zgiełk słów różnych spraw. Równina to przebywanie z ludźmi, nieskończona przestrzeń, Wypełniona ludzkimi problemami, głosami, ludzką biedą. Jezus wchodzi na górę, aby później z niej zejść. Noc przechodzi w dzień i jest czasem przygotowania do codziennego trudu. Nam potrzeba i tego, i tego, i ryzyka, i spokoju, i samotności. I tłumu, i wysiłku, i odpoczynku w Bogu. I to ma nas doprowadzić do działania wśród innych. Modlitwa Jezusa nie jest błogostanem i pielęgnowaniem swego duchowego ogródka, jakąś duchową wygodą. Czasem to bardzo trudne spotkanie z Ojcem i ogromne zmaganie, jak w Getsemanii. To walka. I rozeznawanie, poszukiwanie Bożej woli wśród niepewności i zagrożeń. Modlitwa Jezusa ma zawsze wyjątkowo apostolski, aktywny charakter. Jak już wspomniałem, to na modlitwie Jezus odnajduje Bożą Prawdę i podejmuje najważniejsze decyzje. Na modlitwie z ogromnej rzeszy uczniów wybiera dwunastu i formułuje, Błogosławieństwa, a więc kładzie dwa najważniejsze fundamenty swojego królestwa. My bardzo często zastanawiamy się, czy się dobrze modlimy, a kiedy stwierdzamy, że nie, że jest wręcz fatalnie, że czas nie ten, że metoda niedobra, że kolejny raz zapomnieliśmy się pomodlić, to w efekcie w końcu przestajemy się modlić. A może trzeba modlić się tak jak umiemy wtedy prostota naszego serca i jego szczerość wystarczą jeśli chcesz żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie zostaw lajka lub komentarz